Okej, do naszej prezentacji dodawaliśmy multimedia, grafiki, pliki MP3, dodawaliśmy wideo, dodawaliśmy tła slajdu. To wszystko musi być spakowane, żeby po prostu prezentacja uruchomiła się na innym komputerze. Żeby poprawnie zapisać prezentację i żeby nie było problemu z uruchomieniem tej prezentacji na innym komputerze, klikamy sobie w plik, następnie wybieramy zapisz i wyślij i tutaj wybieramy opcję spakuj prezentację na dysk CD. My nie będziemy pakować jej na CD, tylko spakujemy ją do folderu, ale robi się to w podobny sposób. Dajemy spakuj na dysk CD, otworzyło się okienko pakowania na dysk CD. OK, klikniemy sobie tutaj opcję i w tych opcjach zaznaczymy, żeby też osadził czcionki i dodał połączone pliki, czyli to, o czym mówiłem, grafiki, wideo i inne pliki muzyczne. Jest wszystko ustawione OK, w porządku i teraz daję kopiuj do folderu. Nazwę sobie ten folder CD prezentacja, dokładnie tak, i tutaj zapiszę go na pulpicie. Dajemy zaznacz, mamy wybrany tutaj pulpit, daję OK. Wybrano opcję dodawania do pakietu wszystkich połączonych plików. Czy chcesz dołączyć połączone pliki do pakietu? Tak. OK, trwa teraz kopiowanie i cała prezentacja jest poprawnie utworzona w tym folderze, który wskazaliśmy na pulpicie. Pliki prezentacji są tutaj odpowiednio dodane i taka prezentacja, mamy pewność, że uruchomi się nam prawidłowo.